Live. Tędy chyba mogę pójść tam, o. Nie miała właśnie. To jest problem. Magazyn. Czekajcie, byliśmy? Co ty piszesz? Macie tu mleko? Niech mnie diabli porwą, jeśli wyjdziesz z mojego... Pozwól. Kozie, krowia. Dobra. To do karczmy. Jeszcze tylko Wiedźmina. Zaśpiewać? Co powinienem kupić? Jesteśmy w dupę łowcą kart, a nie potworów. Koneser kart i luj. Tytuł nie kłamał. Wiedźminie, zrób to porządek. No proszę, w końcu ktoś, kto doceni moje towary. Wszyscy mają w dupę to samo. Wszyscy mają w dupę to samo gówno z kamerki. No, czym handlujesz? Kupuję i sprzedaję broń. Do niedawna zajmowałem się narzędziami dla farmerów, ale handel bronią stał się teraz bardzo zyskownym zajęciem. Bywaj. Bywaj. O, jest kowal. O, miałem questa u niego. W czym? Chciałbym... Potrzebuję... Ile to będzie? W takim razie... Chętnie... Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. On ma chociaż nowe rzeczy? Muszę przynieść te meteoryty, tak? Tylko ja nie wiem, w jakiej zasadzie się kuje te miecze. Zobacz. Rozmyśl. Retoluj później. Czekajcie, tędy chciałem pójść i w prawo. Tu się da wejść. Nie da się. Nie da się. A, tu jest blokada jednak, dobra. Ty, to chyba pójdziemy jednak do... Czekajcie, pójdźmy jeszcze na cmentarz, odłożyć ten item przy okazji. Ja na zakłonie nie miał być ten? Nie, nie ma. Czekaj, gdzie to się wchodzi? Tu. To było gdzieś tutaj, pamiętam. Tu nic nie ma więcej, tu się tylko to kładzie i tyle. To luj. To do handlowej, do karczmy. Dobra, jest. W jakiej gospodzie? Karczmie? No byłem przed chwilą, szukałem. Niestety. Pewnie na przyjęciu ktoś będzie, ale to o 18 dopiero, a jest 15:30, no to zara. Zobaczmy, ile expa daje ghoul. Kurde, nie widziałem. Za szybko to leci. Witam, Radziux, witam. No dobrze, ci łapie zasięg. To obejrzysz, co się tu odpieprza. Wiedźmin łowca kart. A jeszcze nie byliśmy w domu nocy. Ale Luis z tym... A, czekajcie, może pójdźmy. Bo to blisko. Doprawdy? Co? Witaj, panie. Witaj, niebieskooka. Czego ci trzeba, białowłosy? Na początek chciałbym porozmawiać. Dobrze, porozmawiajmy. Według Giacomo Cassano kulturalna rozmowa jest najlepszą grą wstępną. Ty. Czy u niej jest karta, czy tylko quest? Chciałbym spędzić z tobą wieczór. Z przyjemnością, białowłosy. Musisz tylko złożyć datek na rzecz domu nocy. Jedyne 500 milionów. Nie dałoby się taniej? Kurde, jeszcze wpieprzę to. Dobra, masz 500, lecimy po kartę. Dziękuję, chodź za mną. Chciałem zrealizować pewną fantazję. Cierpliwości. Weźmiemy gorącą kąpiel, a później spełnią się wszystkie twoje sny. Nie! Nie! Wczytujemy! Ja już to mam! Kurtyzany mają wszystkie tą samą kartę. Szmata mnie oskubała na 500. No i teraz Bóg, dobra, czekamy. No i oj, czekanko. Lubię. Kurtyzana cię wydymała. No i to na 500. Muszę to zrobić, wyczyścić ten folder. No. Dzięki Zoro za 12 lat, witam. Dziękuję bardzo. Powiem ci tak, daj spokój. Szmaciura okradła wieśmaka. 37. Autozapis, dom nocy. Nie wiem, czy to jest przed, czy po Lui. Zaraz kolejny. Witaj, pan. Witaj. Nie... Czego ci trzeba? Na początku... Dobrze. Wydaje mi się, że poszukuje cię brat. Co? Nie, wykluczone. Nie mam rodziny. Jesteś pewna? Całkowicie. Tutaj jest mój dom. Moje siostry nocy. Spokojnie. Musiałem się pomylić. Słucham? O czym marzysz, niebieskooka? Chciałabym, żeby noc trwała wiecznie. Z reguły dziewczyny mówią o księciu na białym rumaku i tym podobnych bzdurach. Nie jestem zwykłą dziewczyną. Możesz się o tym przekonać. Wystarczy, że poprosisz. Nic. Piję przecie. Co? Zapytać rycerza, czy dziewczyna z burdelu to jego siostra. O, gramy w kuś. Nie dziwiłbyś się, że tu jestem, gdybyś znał moją żonę. Ta niebiesko oka jest niezła. Obsługujemy tylko osoby z wyższych sfer, złociutki. Dużo dzisiaj ludzi. Za pieniądze można dziś dostać wszystko. Ta niebiesko oka jest niezła. Zabawić się nie zabawisz, ale może chociaż coś zjesz. To się pieprz. Tak zamknięty. Mam interes do twojej pani. Masz interes, powiadasz? To idź po wsinogo do Zamtuza i zrób z niego użytek. Wydacha! Myślałem, że to jest Zamtuz. To nie żaden Zamtuz, to dom nocy najlepszy w Temerii. Nie dla byle dziada w skórzanych fatałaszkach. Mam złoto. Nie przekupisz mnie. Nie zamierzam. Ty suki... Co jest? No dobra. Masz na splot słoneczny. Witam cię, Jologi. Będę miał przerąbane. Wchodź. Co ja odpieprzam? Ale 2 godziny do imprezy, żebym się nie spóźnił. Co jest? Co jest w dupę? Co to jest za miejsce? Jak długo jeszcze? Rozmawiaj z panią nocy. Ależ wielki jest ten twój miecz. Porozmawiaj z panią nocy. No proszę. Ładnie to tak wdzierać się bez zaproszenia. Mam sprawę. Nie wiem, czy zapisałem. I do tego nie odpowiadać na pytania? A jakby mi się pijał. Geralt z Rivi, o którym słyszałam, był kulturalnym wiedźminem. Wybacz pani, straciłem pamięć. Wiem, zapisałem. Wiedźminie. Nie znasz mnie, chociaż ja znam ciebie. Od jakiegoś czasu się tobą interesuję. Czemu zawdzięczam to zainteresowanie? Mój dawny kochanek, o którym nigdy nie zapomniałam, był twoim przyjacielem. Zginął pomagając ci w walce z potężnym wrogiem. Ale to stare dzieje. Co cię do mnie sprowadza? Zaintrygowałaś mnie, wspominając dawne dzieje. Mogłabyś opowiedzieć o tym człowieku? Nie powiedziałam, że był człowiekiem. Najważniejsze jest to, że byłeś mu przyjacielem. Nazywał się Regis i swego czasu zbyt dużo pił. Dlatego się rozstaliśmy. Nauk niemal doprowadził go do śmierci. Dopadli go wściekli chłopi. Musiał się bardzo długo kurować. Później wiódł żywot samotnika, aż wreszcie spotkał ciebie. Smutne. Nie przejmuj się. Dla mnie ważne jest, że w chwili śmierci miał przyjaciół. Prawdziwych przyjaciół. Kim jesteś? Jestem królową nocy. Spełniam sny moich gości. Wychodzą stąd zadowoleni, zrelaksowani. I z pustymi sakiewkami. Realizuję ich marzenia. Przez krótką chwilę, ale zawsze. A marzenia są bezcenne, wiedźminie. Co musiałbym zrobić, żeby spędzić wieczór w towarzystwie tych ślicznotek? Musiałbyś zapomnieć, że jesteś wiedźminem i stać się naszym przyjacielem. Wybacz, madam, ale nie rozumiem. Zatem musisz uzbroić się w cierpliwość. Z czasem zrozumiesz. Bywaj. Chyba na potem. Za wcześnie tu przyszedłem. Nie skupiłeś się. Wybacz, widzu. Manufaktura jeszcze jest, ale możemy zahaczyć, żeby się nie spóźnić. Nie rozmawiam z obcymi. Co robicie? Nie przeszkadzaj, bo wszyscy wylecimy w powietrze. Nie waż się odezwać słowem. Ty masz mordę suchą. Katalizator zadziałał, już w porządku. Przez moment groziła nam eksplozja, ale po raz kolejny okazało się, że ja mam słuszność, a zelikańscy mistrzowie gówno wiedzą. Przez moment wierciło mnie w nosie. Nie kpij, z katalizacją pirytu nie ma żartów. Przecież nie kichnąłem. Ciągle tu jesteś? Gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy, wspominałeś coś o zerikańskich mistrzach. Próbowałem rozgryźć zagadkę stali z pomocą zerikańskiej książki, ale jest nic nie warta. Chętnie ją odstąpię w zamian za coś bardziej użytecznego. Na przykład w zamian za co? I tak nie masz tego, czego potrzebuję. Pomyślałem, że spróbuję użyć w eksperymentach czerwonej rudy meteorytu. Ale mam 3. O jakiej książce mowa? Zerikański bełkot o substancjach wybuchowych. To może mi się przydać. Ciągle tu jesteś? Nie, ja mam 4. 4 mam rację, bo zdobyłem jeszcze. Czym się zajmujesz? Szukam receptury kamienia filozoficznego. Chętnie podzielę się z tobą złotem uzyskanym z transmutacji ołowiu i gratisowo zapewnię ci wieczną młodość. A poważnie? Przyjechałem z Akademii w Oxenfurcie. Wynajęli mnie, żebym ulepszył skład stali wykorzystywanej do produkcji broni. Ta, której używają, jest zbyt droga. Raczej zbyt droga. Chociaż właściwie to i tak niemal żelazo, na dodatek bardzo zanieczyszczone. Masz na sprzedaż jakieś składniki alchemiczne? Nie jestem alchemikiem, jestem uczonym. Gardzę zabobonem. Sądziłem, że alchemia jest nauką, ale jestem tylko prostym wiedźminem. Bzdura. Kiedyś magia zniknie, a wraz z nią alchemia. Nauka zostanie na zawsze. Mój znajomy Kalkstein jest alchemikiem i uważa się za naukowca. Kalkstein, ten doktryner. My, młoda kadra Akademii w Oxenfurcie, śmiejemy ale się z małpą mistycznego bełkotu. Czytałeś jego metamorfozy? Stek bzdur pisanych mętnym językiem, który w założeniu miał przykryć niekompetencje autora. Czytałem metamorfozy. Nie są tak złe, jak twierdzisz. Chyba nie mówisz poważnie. Słyszałeś kiedyś o czymś głupszym niż koncepcja współzależności substancji? Kurde ty. Loj. Kalkstein nie pisze o współzależności, ale o współistnieniu. A to zupełnie co innego. Pałas czytania ze zrozumieniem. W ostatnim zdaniu stoi jak byk, że terminy współzależność i współistnienie w przypadku substancji są tożsame. Serio? Sprawdzę to. Ty śmieciu. Czym się szuka? A po tak to. Mój znak. Jak to kłec z gotyka, że trzeba prawidłowe te klikać? Dobra, Jarkendar. Czytałem. Chyba nie. Kalkstein nie twierdzi, że wszystkie substancje są współzależne. Jego hipoteza dotyczy tylko substancji nadrzędnych. No właśnie, substancje nadrzędne. Co to w ogóle za pomysł, żeby dzielić substancje? Nie każ mi gadać. Nie no, ja nie mam nawet tej książki, bo ją sprzedałem po przeczytaniu. Substancje nadrzędne nie występują samoistnie. To oczywiste. Nawet Kalkstein nie wymyśliłby takiej bzdury. Niby gdzie widziałeś czyste Albedo lub Nigredo? Siadaj, pała. Serio? Czym? A poważnie. Tak. Ma. Nie. Sędzi. Bzdur. Mój. Czy. No Substancje nadrzędne występują tylko wspólnie z podrzędnymi. Nawet Kalkstein nie wymyślił. Serio? Ty śmieciu, no nie mogę. Czymś. A przy tak. Masz nie sen. Bzdu. Mój. Czy. Kalk. Substancje podrzędne nie występują samoistnie. Podział jest uzasadniony. W końcu trafimy. Dobrze, nie będę się czepiał. Ale cały czas kręcimy się wokół sedna sprawy, którym jest koronny argument przeciw Kalksteinowi. Otóż jakim cudem współzależność substancji nadrzędnych implikuje możliwość ożywienia materii nieożywionej, skoro w tak zwanej spirali pseudożycia jest miejsce tylko na 5 substancji? A przecież warunkiem współistnienia jest obecność 6. Kalkstein przeczy sam sobie. Nie. Transmutacja łańcucha sprawia, że ruch spirali ma właściwości 6. substancji. Blisko, ale niecelnie. Kalkstein twierdzi, że ruch łańcucha ma de facto właściwości wszystkich 3 substancji podrzędnych, a nie jednej z nadrzędnych, które przecież składają się na łańcuch pseudożycia. Serio? Sprawdzę. Serio? Sprawdzę to. No to dalej. A powa... Nie... Bzdu... Czy... No... Dobrze, otóż... Po transmutacji substancje bezustannie... Sprawdzę to kolejną linią dialogową. Całościowo jest ich zawsze 6. Faktycznie. Dlaczego nie wpadłem na to wcześniej? No way. Zmarnowałem rok seminarium, podczas gdy rozwiązanie było tak oczywiste. Przekonałem cię do Kalksteina? Nie tak prędko. Nie. Mam jeszcze jedno pytanie, które rozłożycie na łopatki. Słucham. Do jasnej cholery, jakie praktyczne zastosowanie mogą mieć teorie Kalksteina, nawet jeśli są słuszne? Co? O! No jak 2? No na pewno nie 2. Według nich można na przykład zbudować golema. Faktycznie. Na bogów. Muszę znaleźć na stryżku mój egzemplarz metamorfos. Powodzenia. Miałeś rację, a ja się myliłem. Nie przypuszczałem, że jesteś tak inteligentnym człowiekiem. Wystarczy tylko klikać ciągle co innego. Jako dowód uznania i symbol kapitulacji. Należały do mojej zmarłej żony, a ty dorównujesz jej wiedzą i z pewnością zrobisz z nich dobry użytek. Dziękuję. Do zobaczenia. No jest. No i do antykwariatu sprzedać. Samum. Olej. I... O, to jest to, co mi żal było kupić. No robiliście, to jest warte 800. Chyba to też. To tak jakby nam 1600 dał. Ja pierdzielę w dupę. O mój Boże. No wiem, Jologi wysyłał widz mi ostatnio. Oglądałem na tym, zagram w to no. Oglądałem na streamie chyba wczoraj, albo przedwczoraj. O, widz pokazywał. No dobra, która tam jest? 1630. To idziemy stąd. Kurde, ale dobry ten wiesiek. Ja pierdzielę w dupę. Człowieku. Ten wiesiek to jednak jest coś więcej. Na twoim miejscu nie paradowałem. A teraz po kartę. Nie jesteś aby chory? Wiedźmin! Trzeba dziewki pozamykać. No zobaczymy trójeczkę. Wiedźmin! Trzeba dziewki pozamykać. Bon. No bo gówniany system walki, ale gierka bardzo dobra. Ale może odrzucić to, chociaż według mnie i tak warto zagrać. No ale ja mówiłem już wcześniej, że ja jestem fanem książkowym. Pewnie mi się spodoba, jak będzie książkowy, no i jest. Witaj. Co ty nie powiesz? Dzięki tobie nie przeczę. Może dla zabicia czasu partyjkę? O Boże. Weekend. Zaczynamy. Z 1 na 1? Jaskier, oszuście. Nie, 1, on miał 2, wygrał tym. Ja pierdzielę. Dam mu siano, a potem to wygram. Co my mamy? Gówno. Ja pierdzielę, 1 czwóreczka by wypadła jeszcze. Nie wierzę w to. Ale to jest oszust. Dzień. Pięć, 5, 4, 4, 6. Już dupa. Co się zaczyna? Nic się nie zaczyna, oglądaj. 5, pyk. Ja pierdzielę, nie wierzę, jakiego on ma farta. Nie, o, nie, nie. Witaj, co ty? Dzięki. Ale gówno w dupę, ale gówno. Dobra, jest 4, jest 4. Ale i tak mało do wygrania. No nie wejdzie on nawet nie wejdzie. Co ty? Dzięki. Not me. Czy ty w dupę oglądasz ten stream zmutowany? Oszaleję z tobą. Oszaleję. Mówię, o 18 na górze jest przyjęcie i muszę czekać, żeby wejść na górę. Dlatego robiłem wszystkie inne questy teraz. Dobra, jest. Nic się nie stało, widzu. Da się tu siedzieć i nie być zmutowanym? Sanga, ale ty robisz szoty, nie ma bata, że zmutowane wszystkie. Skąd byś wiedział, że matka Biedronia akurat jest wspominana? Aha, talent. No dobra, ufam. Kurde, dwie parne. Ty, tylko na tym. Dobra, szósteczkę kręcimy i lecimy. Nie. Tak, nie, no! Witaj, co ty? Dzięki. Sześć, pięć, cztery. Da trójka? Jest! Jakie nie, jakie nie! O ja. Jaka szmata. Mamy gorsze pary. Full albo do domu. Nie, czekajcie. Ty, na zero chyba wychodzi. Jakim cudem roluje i ciągle jest to samo? No jakim cudem to się dzieje? Witaj, co ty? Dzięki. To co, loading? No i wszystko, wszystko. Okej, full. Zbroja i miecze do Lombardu i wracamy się odkuć TAKZROBIMY. Trzeba tak zrobić. Lecimy, bomba. Nie, nie to. To! Dobra, może być. Nie chciałem tu zrolować. Proszę. Nie. 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 No, proszę. No to był. Gdzie jest Lombard? Dzięki. Trójkę zabrało. Ja pierdzielę, trójkę zabrało. Yes. Nie, to była wygrana w dupę, no. Dobra, wczytujemy, co? Mam dość. 35. Jaskier nas opieprzył z 5000. Witam, dzięki. pierdzie. Geralt hazardzista. O, full. On nie wejdzie nawet. Witaj, co ty? Dzięki. Nie wejdzie, nie wejdzie. Para na dwie to jest nic. Czemu ja roluję? Czy ja miałem piątkę, czy nie? Zaczyna się. Zaczyna się znowu to samo w dupę. Znowu to samo. Znowu to samo. No mam to przyjęcie, no, ale nie wiem, czy czas leci na hazardzie. Zaraz zobaczę, która godzinka. Co? Nie! 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 Nie, nie leć. Witaj, co ty? Dzień. Trzeba będzie się raz drzemnąć godzina. Dobra, nowa taktyka. Szóstkę zostawiam. Boże, mam talent do hazardu. Nie. Nie mam... Ja pierdzielę, przecież to jest naprawdę... Nie. Do teraz znowu. Nie wierzę, że dwa razy mnie pokonał karetą. Dwa razy z rzędu pokonał mnie karetą. Witaj, co dzień. Bywaj. Witaj, co dzień. Właśnie, musimy iść jeszcze do ludzi z drugiego aktu pogadać z talarem. I tak dalej. Nie wiem, ile czasu minęło, chyba niedużo, więc... Znowu ma karetę? Nie. Jakim pieprzonym w dupę cudem on ma karetę co gra. Przecież to jest takie oszustwo, że ja ciągle wywalam to samo, co rzuta, on ciągle ma karetę. Dzięki. Coś piłował kości. Przecież jemu dwójka wypadnie albo czwórka. Nie, przecież to jest w duchu jakieś nieporozumienie. Już się wyzerowałem, Quinto. Ty. Nice, dwa razy z rzędu full. Nie wejdzie. Jesteśmy na tak delikatnym plusie, że to jest flor. Mam dość tych kości. Mam dość tych kości, zanim oszaleję. A właśnie, a właśnie. Lubię to miejsce. A właśnie. Lubię to miejsce. Stanowczo. Jestem w nastroju do... Tak opowiadam. Na co masz? Mam ochotę. Właśnie tego mi było trzeba. Zamieniam się w słuch. Opowiem ci o bazyliszku, jadowitym jaszczurze. Straszliwy wzrok bestii. Dobra, obraca w kamień śmiałków ryzykujących wyprawę do ich podziemnych leży. Mądrzy poszukiwacze skarbów zabierają ze sobą zwierciadło. Ale lustro nie chroni przecież przed zabójczym jadem. To ona się tak nachyla. Jedno ugryzienie i zimny trup. Piękna historia. Aż ciarki przeszły mi po plecach. Bywaj. Pieprzam te mleko. Witam, mogę. Jeden czerwony miałem wziąć. Którym to się ten? Aj, diament. Gdzie jest diament? Ty, ja nie mam diamentu, czy jestem ślepy? No moja. Nie, kły daj, daj kły. Do kuroliszka, ale tam więcej rzeczy było. Dzięki młody Werther za 11 lat. Dobra, godzinka. W czym? Chcę. Tak. Tam mamy level. Który level to jest? Chyba 20 już. Dobra, wezmę te znaki teraz chyba. Czekajcie, no my to mamy, widzicie? Teraz pytanie, co jeszcze? Style miałem srebrne. Może być... Potek chyba na razie. A właśnie. Aha, ta jest inna niż ta. Rzeczywiście to ma znaczenie, z czego się robi. Ja teraz mogę z jednej zrobić drugą? Kurde w dupę, no. Opieprzył mnie zara, idziemy stąd. Nie, nie, 2 godziny, nie! Kurde, godzinę będziemy spóźnieni, no i z tym. Godzinka spóźnienia na imprezę wielką, nic się nie stanie. Już koncert jest? Na dodatek nosisz broń na plecy. Wszystko zgodnie z planem. Dobra, potem koncert. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!